Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam zachęcić debiutantów początkujących, wyjaśniając, w jaki sposób gra się gamy i przemieszcza w tonacjach, czyli pokazać możliwości warsztatowe harfy celtyckiej i utwierdzić Was w tym, że nie jest to takie trudne. Po prostu pokażę pewne sposoby, jak przemieszczać się w tonacjach i odnajdywać potrzebne nam gamy. Zapraszam. Tonacją wyjściową w harfie celtyckiej, gdy mamy wszystkie haczyki w dole, jest tonacja C-moll, S-dur. Można powiedzieć od tonacji durowej S-dur, C-moll. Dla bystrych C-moll jest tercję niżej. Także S-dur. Oczywiście nie będę grała wszystkich gam możliwych do wykonania na harfie celtyckiej. Byłoby to żmudne i może mniej zachęcające do właśnie ćwiczeń. Powiem, w jaki sposób odnajdywać pożądaną gamę. Także po kolei. Mamy możliwość na harfie celtyckiej zagrania tonacjach od 3 bemoli do 4 krzyżyków. Obecnie, gdy wszystkie haczyki mamy w dole, są to 3 bemole, jak już wspomniałam, tonacja S-dur, C-moll. Następnie, gdy podwyższę jeden z haczyków w każdej oktawie la, w każdej oktawie, gdy wzniosę do góry la, czyli skasuję as, pozostanie mi B, S. Znajdziemy się w tonacji B-dur i G-moll. Taką ciekawostkę podam, że 7 stopień podwyższony w tonacji G-moll, czy w każdej molowej tonacji 7 stopień gamy podwyższony, dźwięk prowadzący prowadzi nas do prymy. Może ładniej brzmi takie rozwiązanie, jak to się mówi. Zawsze kończymy na prymie, tak? Pryma, czyli pierwszy stopień gamy. Następnie opuszczę tutaj, a właściwie nie musiałam wszystkich tych la opuszczać, ale chodziło mi o ten dźwięk prowadzący, który był. Czyli powracam do A, do góry. Jeśli podniosę wszystkie mi, pamiętajmy, mi to jest w solmizacji, czyli do, re, mi, trzeci od czerwonego licząc. Mamy wszystkie mi. Znajdujemy się w tonacji F-dur. Wówczas mamy podniesione już mi i la. Czyli w zasadzie został tylko jeden bemol. Wychodziliśmy od 3 bemoli. Teraz
Już mamy jeden. Do, F-dur, tonacją molową. Dla bystrych tercji niżej jest d-moll. F-dur, d-moll. I dojdziemy do centralnej tonacji, tak jak ją często nazywają. W harfie celtyckiej tonacja centralna, czyli kiedy skasujemy wszystkie bemole, si, mi, la. Wszystkie si, mi, la są już podniesione w każdej oktawie, w każdym rejestrze. To mamy C-dur i A-moll. Można na przykładzie A-moll pokazać teraz w zwolnionym tempie. Uczestniczy cztery palce, jak zwykle, bo gramy czterema palcami. Wiemy, kciuk pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I gdy chcemy gamę zagrać dłużej w obrębie oktaw, czwartym zaczynamy. Czwarty. Także pierwszy, drugi, trzeci. Tu podkładamy kciuk. Czwarty. Czwarty. W dół idąc 1, 2, 3, później kciuk, 1, 2, 3, kciuk, czwarty i na czwartym kończymy. Analogicznie w pozostałych tonacjach również. Czyli mamy tonację ulubioną dla niektórych C-dur. Jest właśnie tą tonacją najczęściej używaną przez porządkujących, w której odgrywamy te pierwsze kroczki ćwiczenia i krótkie utworki. Następnie, gdy dodamy, podniesiemy jeden kolorowy haczyk fa we wszystkich oktawach oczywiście. Znajdziemy się w tonacji G-dur. W tercji niżej mamy tonację E-moll. Odpowiednik G-dur. I tak nie będę wszystkich do końca odgrywać, bo może to Was znużyć, a o to chodzi, żeby Was zachęcić i pokazać, w jaki sposób odnaleźć pożądane tonacje. Także mamy tu jeden haczyk, nie jeden haczyk podniesiony, tylko jeden krzyżyk, bo haczyków mamy więcej oczywiście. Te kolorowe niebieskie, czy u niektórych bardziej ciemne granatowe, to fa. Fa podniesione, czyli fis. Gdy dodamy do tego kolorowe czerwone, przejdziemy do tonacji D-dur i odpowiednik do D-dur molowej jest H-moll od C, od H oczywiście. Następnie trzeci krzyżyk, który chcemy dodać, mamy Fis, Cis, teraz Gis. Czyli sol wszystkie podniesiemy, mówiąc solmizacją, lub G, jak będziecie się posługiwać w ten sposób. Mamy teraz gis i znajdziemy się w tonacji A-dur i fis-moll. To już pokazuję glissandem.
Co nam pozostało jeszcze do ostatniej możliwości warsztatowej tutaj naszego pięknego instrumentu, 34-strunowej harfy celtyckiej? Cztery krzyżyki. My mamy wówczas wszystkie haczyki podniesione. Gama E-dur i odpowiednik do niej gama cis-moll E-dur. Przypominam, swobodnie siadamy, kciuki zawsze wysoko, nie podnosimy nadgarstków, kiedy podkładamy palce, kiedy przemieszczamy się do góry, najczęściej się to zdarza właśnie początkującym. Czwarty podkładamy lub trzeci podkładamy, nie podnosić nadgarstka, bo wówczas się usztywnia i bardzo zła pozycja wychodzi. Pomagamy sobie troszeczkę łokciem w bok i też staramy się nie podnosić ramion. Nawet jak jesteśmy wyżej, to możemy się troszeczkę cofnąć. Kolana nam pomogą w utrzymaniu harfy. Także jeśli stopy mamy stabilnie przy powierzchni podłoża, to harfa nam nie ucieknie. Także zachęcam jeszcze raz do ćwiczeń stopniowo, oczywiście nie wszystkie gamy naraz, i życzę powodzenia i sukcesów w Waszej pracy.